Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła nie ma. Dzisiaj przeniesiemy się do Australii i opowiem Wam o bardzo tragicznej sprawie, która wydarzyła się w 2023 roku i która dotyczy zaledwie 21-letniej Lily James. Ale co spotkało młodą kobietę, kto jest odpowiedzialny za jej śmierć i czy sprawcę udało się schwytać? Przekonajcie się sami. Lily James urodziła się w maju 2002 roku jako córka Jamie'ego i Pity. Wychowywała się w szczęśliwej rodzinie wraz ze swoim bratem Maxem w Nowej Południowej Walii. Lily jest opisywana przez swoich znajomych jako otwarta i pełna życia, lojalna, inteligentna, pełna entuzjazmu. Była miła dla wszystkich i zawsze robiła wszystko, co w jej mocy, by jej najbliżsi czuli się kochani. Była typem osoby, która uwielbiała wyzwania i czego się nie dotknęła, to była w tym po prostu genialna. Lily uwielbiała sport, należała w szkole średniej do szkolnej drużyny piłki wodnej, uwielbiała też tańczyć. Trenerem drużyny piłki wodnej w jej liceum był tak w ogóle jej ojciec. I ze względu na wspólną pasję, wspólne zainteresowanie, Lily była ze swoim ojcem bardzo zżyta. W 2019 roku zdobyła tytuł mistrzyni pływania w zawodach do lat 17. Po ukończeniu w 2020 roku liceum dla dziewcząt poszła na studia na Uniwersytet Technologiczny w Sydney. Podczas studiów pracowała na pół etatu w prestiżowej szkole St. Andrew Cathedral School jako trenerka piłki wodnej. Jej energiczna i zachęcająca do podejmowania wyzwań osobowość wywarła trwały wpływ na uczniów. Uczniowie do dzisiaj wspominają ją i mówią, że bardzo ją lubili, podziwiali i wspominają, że bardzo się zawsze o nich troszczyła. 25 października 2023 roku 21-letnia Lily nie wróciła po pracy do domu. Zaniepokojeni rodzice wieczorem zadzwonili na policję i postanowili zgłosić zaginięcie córki. Początkowo jednak funkcjonariusze nie przejęli się tym zgłoszeniem jakoś bardzo. Lily była dorosła, nie minęło aż tak dużo czasu od kiedy ktoś rozmawiał z nią po raz ostatni i policjanci uznali, że lepiej do całej sprawy podejść na spokojnie. Wszystko jednak zmieniło się tuż przed północą jeszcze tego samego dnia. Tym razem pod numer alarmowy zadzwonił anonimowy rozmówca i poinformował on służby, że w szkole, w której pracowała Lily, funkcjonariusze odnajdą ciało. Rozmówca podał bardzo dużo szczegółów i poinformował, gdzie dokładnie to ciało się znajduje. Na miejsce od razu wysłano patrol i faktycznie śledczy w przeciągu kilkunastu minut natknęli się na ciało młodej kobiety. Ciało znajdowało się w łazience, która przylegała do sali gimnastycznej. I ciało to znajdowało się dokładnie tam, gdzie według rozmówcy miało się znajdować. Policja od razu wiedziała, że znaleziona kobieta została zamordowana. Doznała ona bardzo poważnych obrażeń głowy. Obrażenia były na tyle rozległe, że kobietę ciężko było w ogóle rozpoznać, ale wiadomo było, że zmarła ona naprawdę brutalną śmiercią. Szkoła zamknęła kampus, a studenci zostali przeniesieni do innych budynków, by móc kontynuować naukę. Policja szkołę zamknęła, wszystko zostało ogrodzone taśmą i rozpoczęło się śledztwo. Przeszukiwano przylegający teren w nadziei, że uda się znaleźć jakiekolwiek dowody. Rankiem 26 października udało się oficjalnie zidentyfikować ciało i potwierdzono, że należy ono do 21-letniej Lily. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta została pobita na śmierć. Wielokrotnie uderzono ją w głowę, a narzędziem zbrodni najprawdopodobniej był młotek. Przez te dwa dni pod szkołą zbierały się tłumy. Rodzina, znajomi, ale też uczniowie i zupełnie obce osoby zostawiały kwiaty, kartki, świeczki i znicze.
W mediach pojawiły się informacje, że Lili była trzecią kobietą w okolicy, która doświadczyła takiego ataku w 2023 roku, a 55. ofiarą w Australii. Podczas śledztwa pozyskano nagrania z kamery monitoringu. Dzięki tym nagraniom udało się nakreślić jakieś takie wstępne ramy czasowe. I w ten sposób też dowiadujemy się, że około godziny 19, 25 października kamery uchwyciły, jak Lili wchodzi do łazienki, która przylegała do tej sali gimnastycznej, a za nią podąża mężczyzna. Ten mężczyzna wchodzi do łazienki za nią i spędza tam godzinę. Po tym czasie wychodzi, ale Lili z łazienki już nigdy nie wyszła. Policja oczywiście uważa, że to wtedy kobieta musiała zostać zaatakowana. Dzięki też temu nagraniu policjanci bardzo szybko zidentyfikowali podejrzanego mężczyznę. Okazał się nim być 24-letni Paul Tyson. Paul pochodził z Holandii. Później on i jego rodzina przeprowadzili się do Australii i to było, wydaje mi się, w 2015 roku. Przez 2 lata Paul uczęszczał do szkoły St. Andrews i podczas pobytu w tej szkole był kapitanem jednej z drużyn sportowych, ale zanim szkołę ukończył, to wrócił z rodziną do Holandii i tam pozostał przez kolejnych kilka lat. Po uzyskaniu wizy pracowniczej postanowił powrócić do Australii i zatrudnił się w szkole, w której wcześniej się uczył. W tej szkole został trenerem hokeja. Mężczyzna studiował też na uniwersytecie, by później zostać nauczycielem wychowania fizycznego. I tutaj nie dodałam Wam jeszcze, że do Australii powrócił w 2020 roku. Ludzie, którzy go znali, mieli o nim sporo do powiedzenia, ale też warto sobie tutaj zaznaczyć, że każdy mówił coś innego. Jego rówieśnicy twierdzili, że był sympatyczny, mądry, że był dobrym uczniem. Pasjonował się sportem, miał do tego dryg i był ogólnie takim zadowolonym z życia facetem. Ci, którzy go znali jako trenera, w tym jego uczniowie, opisywali go jako aroganckiego i nieprzyjemnego. Tutaj też ciekawe jest to, że statystycznie mężczyźni wypowiadali się o nim bardziej negatywnie, ale tak w sumie to ciężko powiedzieć, dlaczego tak było. W sierpniu 2023 roku Paul przeprowadził się do bliźniaka i zamieszkał z 2 innymi współlokatorami, z kobietą i z mężczyzną, którego znał jeszcze z czasów, gdy grał w hokeja. Współlokatorzy mówili, że był raczej w stosunku do nich wycofany, nie spędzał z nimi jakoś szczególnie sporo czasu, ale też nie stwarzał żadnych kłopotów. Co tutaj można dodać, to to, że był raczej bałaganiarzem. W toku śledztwa wyszło też na jaw, że on i Lili spotykali się od mniej więcej 5 tygodni. Ci, którzy parę znali, to zeznali, że para nie obnosiła się ze swoim związkiem. Proszę mnie tutaj źle nie zrozumieć, nie ukrywali się, nie ukrywali tego, że są ze sobą, ale to ich uczucie było na tyle nowe, że nie mówili o nim każdemu, nie publikowali ze sobą zdjęć, nie wychodzili nigdzie razem w jakimś takim większym gronie. Tuż przed śmiercią jednak Lili postanowiła związek zakończyć. Czemu? Nie jest to jasno powiedziane, mówi się jednak, że Paul był zbyt kontrolujący. Lili jednak, ponieważ była miła i raczej nie chciała nigdy z nikim wchodzić w żaden konflikt, to uznała, że mogą oni ze sobą utrzymywać koleżeńskie relacje, także i po rozstaniu, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten związek był zupełnie świeży, spotykali się raptem od miesiąca i nie było to nic poważnego, jakby tutaj żadne uczucia nie powinny być jakoś strasznie zranione. Co też ważne, to znajomi pary zeznali, że Paul i Lili razem byli normalni. Nikt nie zaobserwował w ich zachowaniu jakichś takich czerwonych flag, nie było publicznych kłótni, nie było oznak przemocy domowej. Zarówno Lili, jak i Paul nigdy nie byli też karani, nikt nigdy wcześniej Paula nie oskarżył o jakąkolwiek przemoc. No dobrze, ale wracając do śledztwa.
Po tym, jak policjantom udało się zidentyfikować mężczyznę z nagrań jako Paula, to też byli w stanie lepiej nakreślić jego działania z tamtego dnia, z tego 25 października. I rankiem 25 października zauważono go na jednej z kamer i zauważono go, jak wchodzi do sklepu z narzędziami i ten sklep znajdował się niedaleko jego domu. Paul w tym sklepie zakupił młotek. Później pożyczył od członka rodziny samochód, pożyczył srebrnego czy też takiego srebrno-białego Lexusa z 2003 roku i to nim udał się do pracy do szkoły. Z jakiegoś powodu nie użył swojego samochodu, też do końca nie wiem, czy on miał samochód, czy też do pracy przyjeżdżał autobusem, hulajnogą, rowerem. Tego jakby nie udało mi się znaleźć. Ale z jakiegoś powodu prawo jazdy miał i postanowił pożyczyć tego dnia samochód. I tutaj dalej wiemy, że o godzinie 19 wszedł właśnie za Lili do łazienki. I tu są dwie wersje wydarzeń. Pierwsza teoria, którą przedstawiła policja, jest taka, że Paul chciał z Lili porozmawiać, chciał ją poprosić o kolejną szansę, ale gdy kobieta odmówiła, to się zdenerwował i postanowił ją zabić. Druga teoria jest taka, że morderstwo już dawno miał zaplanowane i po prostu czekał na okazję. Gdy zwabił Lili do łazienki, to od razu wyciągnął młotek i zaczął uderzać. Mniej więcej też w czasie popełnienia zbrodni z telefonu Lili wysłano SMS-a do jej ojca. Paul podszył się pod kobietę i napisał do Jamiego, by ten odebrał ją wieczorem z pracy. Nie wiadomo też, jak dostał się do jej telefonu, ale niewykluczone, że po prostu znał do niego hasło. Następnie policja wykorzystała dane z jego telefonu, by odkryć jego kolejne ruchy, ruchy, które zrobił już po morderstwie. Następnie wiemy, że Paul znalazł się w okolicy The Gap, to jest szczyt klifu, który znajduje się w Sydney, i Paul znajdował się nad szczytem klifu, który znajdował się w rezerwacie Diamond Bay. I oprócz tego, że jest tam naprawdę pięknie, to jest to też obszar znany z wielomilionowych domów i tak się złożyło, że kilka tygodni wcześniej był on tam z Lili u ich wspólnego znajomego, który tam mieszkał z rodzicami. W tym miejscu odkryto też kamerę i na niej widać, jak 25 października o godzinie 20:47 Paul podjeżdża w okolice pożyczonym Lexusem i parkuje na końcu drogi. O 21:04 wysiada z samochodu i rusza do przodu. Uważa się, że to w tym momencie pozbył się narzędzia zbrodni. Następnie mężczyzna wraca do samochodu i siedzi w nim przez 2 godziny. Na sam koniec dzwoni pod numer alarmowy i tutaj zataczamy koło. To ten właśnie telefon, który on wykonał, zmobilizował policjantów do udania się do szkoły i do szukania Lili. Także tak jak widzicie, śledztwo w tej sprawie było bardzo, bardzo dynamiczne. Wszystko działo się na przestrzeni dosłownie kilku dni. Także okej, policjanci wiedzieli, kogo szukają, wiedzieli też, gdzie Paul był widziany po raz ostatni, tylko że gdy to wszystko razem poskładali, to mężczyzny już nigdzie nie było, po prostu zapadł się pod ziemię. Ponieważ jednak wiedziano, że to Paul wykonał ten telefon pod numer alarmowy, to poszukiwania zaczęto od tego obszaru. Poszukiwania prowadzono zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Szybko znaleziono Lexusa, ale dalej, Paula nigdzie nie było. Znaleziono też narzędzie zbrodni i jego AirPodsy, ale o tym Wam jeszcze opowiem za chwilę. W piątek, 27 października 2023 roku, około godziny 7:40 rano, pracownicy budowlani zadzwonili pod numer alarmowy i poinformowali, że według nich na skałach leży ciało. Policja przybyła na miejsce zdarzenia, tuż obok rezerwatu Diamond Bay. Tam, gdzie na dobrą sprawę dzień wcześniej poszukiwali mężczyzny i faktycznie w dole klifu leżało ciało. Aby wydobyć je z wody, potrzebny był skuter wodny oraz helikopter.
nie pomagała pogoda. Było bardzo wietrznie, woda była niespokojna, fale wysokie. Ciało wyglądało na nagie, poobijane i wzdęte. Po wielu godzinach pracy ratownikom udało się je jednak wydobyć z wody. Po identyfikacji podano, że należy ono do 24-letniego Paula. Po zabiciu Lili pojechał w to miejsce, pozbył się narzędzia zbrodni, zadzwonił pod numer alarmowy, a następnie odebrał sobie życie. Ale dobrze, tak żeby to nam się wszystko utrwaliło, podsumujmy sobie jeszcze te dwa dni. 26 października o godzinie 9 na terenie rezerwatu pojawił się helikopter, a policja patrolowała wybrzeże. Teren ogrodzono, ustawiono namiot ratowniczy i zabezpieczono kosz na śmieci. W tym koszu na śmieci znaleziono jego AirPodsy. O godzinie 17 znaleziono plecak z jego rzeczami osobistymi i w tym plecaku znajdował się również młotek, który, jak już wiemy, uważa się, że był narzędziem zbrodni. Tego dnia nie odnaleziono Paula. 27 października przed godziną 8 wpłynęło zgłoszenie o ciele zawieszonym na skałach. Powiadomiono policję i zorganizowano zespół ratunkowy. Ciało wydobyto z wody o 12:15. Ciało zostało zidentyfikowane na podstawie odcisków palców. Pobrano odciski palców i porównano je z tymi Paula, które musiał złożyć w ambasadzie, czy które też miała ambasada. Policja podała do opinii publicznej, że mężczyzna na to miejsce przybył dwa dni wcześniej o godzinie 22:00. Wtedy też pozbył się narzędzia zbrodni i zawiadomił policję o popełnieniu przestępstwa. W całej tej sprawie głos zabrało kilku kryminologów i kilku psychologów, którzy spekulowali, że morderstwo zostało wcześniej zaplanowane, że było to po prostu morderstwo z premedytacją, bo jednak Paul na kilkanaście godzin przed zbrodnią pożyczył samochód oraz zakupił narzędzie zbrodni. Musiał więc być w pełni świadomy swoich czynów i do tej łazienki wszedł z jednym zamiarem. Z rzeczy, które są jeszcze powiązane z tą sprawą, to mogę Wam wspomnieć, że całe łazienki przylegające do tej sali gimnastycznej miały zostać zburzone 3 listopada, a sala gimnastyczna została zamknięta. Pogrzeb Lili odbył się 17 listopada, natomiast ciało Paula miało zostać poddane kremacji i jego rodzice jednak nie zdecydowali się na transport prochów do Holandii. W tej sprawie jest też jeszcze jeden ciekawy aspekt. Śmierć Lili stała się przedmiotem dyskusji, jeżeli chodzi o wykorzystywanie sztucznej inteligencji przy pisaniu i publikowaniu artykułów. W ankiecie przeprowadzonej przez Microsoft Start, w artykule opublikowanym przez The Guardian, zapytano czytelników, czy ich zdaniem Lili zginęła w wyniku morderstwa, samobójstwa czy też wypadku. I ta ankieta została potępiona ze względu na brak jakiejkolwiek wrażliwości i po prostu robienia sobie zgadywanki z ludzkiej tragedii. Jest to na pewno sprawa troszeczkę krótsza niż te, które zazwyczaj omawiam, chociaż nie wydaje mi się, żeby była jakoś dużo krótsza, pewnie to wyjdzie jakaś różnica, może 5 minut. Jest krótsza dlatego, że nie mamy sprawy w sądzie, nie mamy żadnego wyroku, bo sprawca postanowił odebrać sobie życie. Po prostu sprawa ta wydawała mi się na tyle ciekawa, że chciałam przedstawić ją i Wam. Ciężko tak na dobrą sprawę pojąć, co kierowało mężczyzną i co działo się w jego głowie, skoro też przypomnijmy sobie, że nigdy wcześniej nie wykazywał żadnych agresywnych zachowań. Dlaczego więc postanowił wyżyć się na Lili i odebrać jej życie? Tego niestety już się nigdy nie dowiemy i możemy się tylko zastanawiać. Jestem tutaj też ciekawa Waszego zdania. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy myślicie o tej sprawie. Także to już jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.